pokazały, ale takie niedosyty są we mnie cały czas, bo myślę, że za dużo jeszcze pozwalamy przeciwnikom. My jeszcze jakby jako zespół myślę, że potrzebujemy takich spotkań, żeby dorosnąć, żeby to źle nie zabrzmiało, do roli faworyta, bo dzisiaj myślę, że byliśmy. Zresztą pokazał to mecz, bo cały czas byliśmy w ataku pozycyjnym i wiedzieliśmy o tym. Znaliśmy profil zespołu Jagiellonii i wiedzieliśmy, że jesteśmy zespołem dużo słabszym fizycznie, więc ta szybka gra musi być naszym dużym atutem. Natomiast jeszcze więcej odpowiedzialności oczekujemy od siebie. Natomiast ten zespół jest cały czas w takiej fazie, gdzie uczymy się na błędach, rozmawiamy dużo i wyciągamy wnioski. Każda sytuacja nas uczy, no chociażby teraz pierwszy przedłużony rzut karny, wszyscy chcieli strzelać, ale to jest nienegocjowalne, jak zdanie Krawczyk. Tak, no cieszę się, że te bramki dzisiaj nas załamały, bo w tych poprzednich meczach, jak prowadziliśmy, to była taka nutka tego, o kurczę, znów nas gonią i być może nas dogonią. Musimy być odpowiedzialni wtedy i dźwignąć ten ciężar takiego, gdzie przeciwnik ma taką fazę euforii i chce iść za ciosem, a my trzeba to przetrzymać i w tej fazie euforii właśnie łatwo przeciwnika ukuć, że tak powiem nieładnie. Super, świetna akcja Miłosza od razu po bramce na 4-2. Wcześniej też fajna reakcja po bramce na 1-1. Dużo pracowaliśmy w tym tygodniu nad i z tymi fragmentami gry i nad atakiem szybkim, bo chcieliśmy zbierać te drugie piłki dzisiaj, które przeciwnik grał bardzo dużo. I myślę, że w tych fazach byliśmy naprawdę nieźle. Tak, jakby mimo, że jestem doświadczonym trenerem i w ogóle w tym środowisku jestem bardzo długo, to zawsze ten początek sezonu to są takie myślenia, jak to będzie, szczególnie przy zespole nowo budowanym, z takimi problemami na początku, jak my byliśmy, gdzie nie mieliśmy Jeffera, dzisiaj go mamy i widzimy, jakim jest potencjałem dla nas. Natomiast oczywiście gdzieś tam bardzo mocno wierzyłem w tą pracę z tymi chłopcami, bo uwierzcie mi, oni jakby nie mają dosyć. Najchętniej by trenowali po 3 godziny codziennie. Mówię przede wszystkim o tych profilach zawodników młodszych czy zagranicznych, no bo Daniel i Michał czy Darek, tych treningów troszeczkę w życiu za sobą mają i ich osobami trzeba zarządzać w zupełnie inny sposób. Natomiast mnie to bardzo cieszy, bo mnie też to bardzo ta praca z nimi rozwija. Bardzo dużo pracowaliśmy w tym tygodniu nad takim dokładnym rozgrywaniem chociażby stałych fragmentów, bo to nie była też jakaś wybitnie mocna strona jeszcze w tych meczach dla nas. 7 punktów to jest fajny kapitał. Jedziemy teraz do jaskini Nirwana, rekord w środę. No i za tydzień wielkie święto tutaj z Legią, która jest też w tym sezonie jednym z kandydatów do medalu. Myślę, że po dzisiejszym meczu i tych emocjach, które dzisiaj daliśmy, jakości, której daliśmy takiej fajnej sportowej rywalizacji, to myślę, że za tydzień w niedzielę ta hala będzie mękała w szwach. Ważne, nieważne. Najważniejsze, że wygraliśmy, że zdobyliśmy 3 punkty. No, poprzednie spotkania też powinniśmy wygrać tak naprawdę. No, czegoś brakowało, a to w Lesznie troszkę chłodnej głowy, w Bochni też chłodnej głowy. Mieliśmy dużo sytuacji, na przykład ja miałem też 2, co powinienem zamienić na bramki, zupełnie by było inaczej, no, ale dzisiaj musieliśmy te 3 punkty tutaj zdobyć, zdobyliśmy, bardzo się z tego powodu cieszymy. No na pewno, to teraz mamy troszkę ciężki mecz, mamy w środę w Bielsku Białej. No, wiadomo, z rekordem każdy się nastawia, że może punkty zgubić. Później jest Legia, którą gościmy u siebie. No, na pewno zrobimy wszystko, żeby wygrać. A co do naszej gry, na pewno mamy duże możliwości, ogromne wręcz. Grać 1-1, Jefferson Ortiz plus reszta chłopaków młodszych, no robią różnicę w tej lidze, widać. No na pewno gra 1-1, no, w obronie to sobie radziliśmy, nie dawaliśmy tym przeciwnikom zbierać tych drugich piłek, bo wiadomo, że grają sobie długą piłką i zawodnicy nabiegają i chcą zebrać tą drugą piłkę i coś tam stworzyć. No byliśmy na to uczuleni, myślę, że wywiązaliśmy się w jakimś procencie, dużym procencie w tym meczu z tych założeń i wywieźliśmy 3 punkty. Sądzę, że tak jak przewidywaliśmy, jak mieliśmy odprawę wideo, tak jak Jagiellonia zagrała, my się przeciwstawiliśmy i zrobiliśmy to, co do nas należało. Co można powiedzieć po takim meczu? Najbardziej boli to, że no, widzę wprowadził grę, widzę był lepszą drużyną, nie ma co tutaj mówić. My nastawiliśmy się na kontry, nastawiliśmy się na szybki atak po przechwycie, no ale najbardziej boli to, że my tracimy bramki po
po stratach, po kontrze rywali, no gdzie rywal gra w ataku pozycyjnym i nam strzela z kontry, więc to najbardziej boli, że znowu tracimy 6 bramek i z tych 6 bramek Gwizdew no, wypracował może 3 czy 2 bramki. Nie umniejszam zasług Gwizdewa, bo byli lepszą drużyną, no ale jak my tracimy 4 głupio stracone bramki, no to nie możemy tak robić i no niestety, no, teraz Gwizdew tutaj przeżywa to, co my przeżywaliśmy rok temu. Mają skład silny Kolumbijczyków, mają jakichś tam zawodników z zagranicy. My musimy zapomnieć to, co było rok temu, musimy się wziąć do roboty, no bo już za rok nas nie będzie tutaj. Więc musimy się wziąć mocno w garść, mocno wpracować. Mamy mecz w środę z Clearexem i ten mecz musimy wygrać, bo jak my go nie wygramy, no to już będzie bardzo duża tragedia. Więc liczę, że chłopcy się odbudują i na Clearexie u siebie w Białymstoku zdobędziemy 3 punkty. Żal. Przede wszystkim wynika to z tego, że kolejny mecz, gdzie nie potrafimy zdobyć 3 punktów, albo przynajmniej jednego. Wiemy, jak bardzo są nam potrzebne. No w tym momencie cały czas jesteśmy na dole tabeli i musimy szukać punktów wszędzie, niezależnie od tego, czy przyjeżdżamy na Gwizdew, czy przyjeżdżają do nas drużyny również mające mniejszą ilość punktów. Także na pewno żal, szkoda, aczkolwiek, tak jak rozmawialiśmy w szatni, zasłużone zwycięstwo Gwizdewa.